Cześć, witam w kolejnym odcinku Jagratieru. W tym odcinku będziemy kończyć wydarzenie wiosenne. Zostało chyba jeszcze 16 dni do końca, no ale ja już mam po prostu końcówkę. Są obcy, skończyli się niestety samurajowie, a udało mi się już narobić trochę wojska. Wczoraj widzieliście na filmie, czy przedwczoraj, że ponad 3000 łuczników mi uciekło. Już odzyskałem moich łuczników, no i mamy ponad 3000, licząc demonicznych, wędrownych. Więc możemy trochę poatakować, może uda się trzema składami atakować. Spokojnie by się wysyłało 3 składy, 4 nawet może, ale bym musiał wysłać jeszcze sobie z królestw cesarskich, ale ogranicza mnie to, że nie mam monet, bo wszystko poszło właśnie na rekrutację. Losów jest prawie 700, cały czas zbieram. Trochę ostatnio bugi są chyba w Empire, bo nie ma samurajów, ale zbrojmistrz jest. Trochę bez sensu. Został sam Herald Wojny Królestw. Tutaj za dużo nie zdziałałem, bo wysyłałem tylko jeden atak. Tylko jednym atakiem zdobyłem 61 tysięcy punktów chwały i te wszystkie tutaj nagrody. Więc kilka ataków wyślemy. No i dostaniemy 400 wędrownych, przydadzą się. Można nawet powalczyć jeszcze o zabójczych 300. No i tak, jak z festiwalem? Mamy 50 punktów, jeszcze 25 punktów i mamy ostatni leśny sztylet. I wtedy zaczyna się wydarzenie mistrzowskie. Ja również mistrzowskie będę robił, będę starał się jak najdalej zajść. Minimum sobie połowę zakładam, że dam radę zrobić, bo żeby całe, to chyba naprawdę tych punktów trzeba bardzo dużo mieć. No i tak, nie wiem, czy będą samurajowie, wydaje mi się, że będą nomadzi. No i wolałbym chyba nomadów, bo tam dostanie się przyspieszenia, a ja przyspieszeń właśnie nie mam i tutaj jak mam atakować, to będzie problem, bo bez przyspieszeń to nic z tego. Tak więc jutro zobaczymy, co będzie. Aha, tutaj kasy nie mamy, więc nie będziemy nic robić. Czyli by zdobyć wszystkie, tą ostatnią znaczy nagrodę, to muszę wysłać około 5 ataków chyba. Spójrzmy, na razie wyślemy takie szybkie ataki na właśnie na takich obcych, gdzie pójdziemy bez maszynek. Pojemy. No dobra, wysyłam na piórkach, nie lubię zbyt długo czekać. Wszystko wyślij i szukamy kolejnego takiego. Znajduje się od razu. Muszę coś sprzedać, by było po prostu na ataki, bo już monet nie starcza. Okej, i jeszcze jedno, i już mamy 20 tysięcy monet, spokojnie starczy na ataki. No i wysyłamy znowu na piórku. No i szukamy kolejnego na trzeci skład. Również się od razu znajduje. A, tak mówiłem o, że 4 wysyłać ataki naraz. Może nie 4, bo będzie problem z czwartym dowódcą. No bo ci moi dowódcy, nie wiem, czwarty byłby słabszy, bym wysłał, ale będzie trochę słabszy od reszty. No dobra, każdy idzie 40 minut, 3 ataki wysłane. Ile wojska nam zostało? Spokojnie zostało na kolejny atak, czyli zobaczymy jakieś dowódce. No dobra, to jeszcze polecimy tutaj.
Tym jedynie można by spróbować, ale nie, mamy leśnego, a nie wiem, czy go ulepszałem. 80-80, no można nim iść spokojnie, on jeszcze ma dziedziniek 30, czyli tam jest raczej w porządku. Dam mu jeszcze więcej dziedzińca. W sumie powinienem 8 dać, a 7 nie warto, skoro już wkłada się te najlepsze. Czyli na razie dam mu zwykłą 5, bo 5 to tam można zawsze wyciągnąć i tam kłopotu nie robi. A gdy później będę po prostu rozmyślał się, co już mu dać na stałe, to dopiero wtedy lepszy włożę. Bo może jednak w nim, może bym musiał mieć skrzydła, a nie dziedziniec, i wtedy by mi szkoda było wyciągać, to znaczy psuć kamień, na przykład 8, który już tam siedział prędzej. No dobra, 4 ataki wysłane. Teraz przestawić jeszcze symbol na lepszą chwałę. Ataki idą. To wiadomości za chwilę po filmie opiszę. Przydadzą się zawsze punkty, trzeba te punkty po prostu jak najczęściej je brać, gdzie się da, by nasz poziom nie spadał, a cały czas trzymam się na 6 i chcę na tej 6 siedzieć, bo fajne bonusy są, gdy ma się konto premium. Ale podczas braku kasy wystarczy kilka ataków i już mamy 90 tysięcy monet. To są ataki na pustyni. Tutaj zawsze 61 poziom to bardzo małe straty. Atakujemy dowódcą dystansowym, duży zysk w monetach. Okej, widzę już nagrody, czyli chyba wszystkie ataki przyszły, bo jeszcze chwilkę poczekałem. 400 wędrownych wpadło, więcej nagród nie, 3 przyszły, czyli zaraz chyba przyjdzie 4. Pierwszy, 197 strat. Strat bardzo dużo. To chyba jest raport, gdzie atakowałem dwoma bokami, a w środku po prostu nikogo nie wstawiłem i było mało tego wojska walczącego na dziedzińcu. Czyli kolejny raport będzie podobny. Tak. To jest właśnie chyba tu. I tu dokładnie. Wtedy na dziedzińcu trochę mało moich było. No i tak chyba zawalczyli. Kolejne. O cholera. Ten obcy chyba przestawił obronę. Masakra, no kiedyś mi się zdarzało, że obcy naprawdę zmienia obronę, no i jest to możliwe. W faku na forum było, że może obcy zmienić obronę. No szkoda, kurde. Tutaj 120 strat. Miło dla oka takie straty widzieć, a 700 to już, no nie. No dobra, czekamy teraz na ostatni atak, 40 sekund. Okej, wpadła kolejna nagroda, 140 chorągwi żołnierza, to są chorągwie do expa. Kurde, co jest? 500 strat, kolejne. Co oni, obcych poprzerabiali, czy co? Nigdy nie zdarzało się tak, żeby zmieniał ktoś ustawienie, naprawdę. Zaraz idę jeszcze raz luknąć film, czy naprawdę źle ustawiałem, czy to naprawdę, czy to obcy po prostu sobie z dziedzińca poprzestawiał na skrzydła. Dobra, starczy tych ataków, bo normalnie masakra. Chociaż nie, miałem przecież w filmie zdobyć wszystkie punkty wydarzenia, więc to zrobimy jeszcze kilka ataków i w porządku. Dużo losów się trafia ostatnio, 2 razy po 10 teraz miałem pod rząd tutaj u najemników. No dobra, bijemy dalej, ja oglądałem film od nowa, no i co się okazuje, atak wysyłałem prawidłowo,
Obcy po prostu zmienił ustawienia, straciłem przez niego tylko wojsko, ale odcinek będzie skompletowany, będzie wydarzenie ukończone, chociażbym miał jeszcze więcej wojska stracić, bo już straciłem ponad 1000, to odcinek dokończę, tak jak mówiłem na początku. Chociaż i tak, no, w nagrodzie dostałem 400 wędrownych, razem to tam trochę się zwróciło i nie ma co rozpaczać. Ja teraz będę szedł na punkty, a nie na chwałę. No i wyślemy ataki już nie takie bokami, a z maszynkami po prostu. Ale znajdę tutaj innego obcego, nie na wszystkie strony. Pójdziemy tak. Ściągacze jak zawsze. Tymi stronami pójdziemy, a tutaj ściągacz jest już niepotrzebny. Czyli tu wstawiamy już wojsko, tutaj będzie ustawiane, czyli klikamy, by zamrozić sobie ten mur. No i teraz tak, 100% plus 82 murów, czyli 190. Murów. Brama. Brama 100%. I teraz jeszcze dystans 170%. Osiem, cztery, dziewięć. Nie. Tutaj już nie będę wkładał więcej maszynek. Tu już będą chorągwie. No, a reszta chorągwie wszędzie, bo atak nie jest tak... To znaczy, zamek nie jest tak broniony dobrze. Ma mało tutaj wojska na środku. Nawet gdyby tyle na boku było, to możliwe, żebyśmy dali radę bez stracenia całego tutaj wojska. Czerwone flagi już się tutaj nam kończą. Mamy jeszcze na posterunkach i w zamkach na światach po kilka tysięcy. Raz dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Zabawki są na murach. Możemy atakować. I kolejne. Tego sobie odpuszczamy. Nie lubię, jak są trzy strony bronione. Dobra, teraz lecimy na tego. No i tak co zrobimy. Łucznicy niech padną, czyli pójdziemy na tych, a ci niech sobie wejdą na dziedziniec i tam spokojnie damy sobie nimi radę. Tutaj tak, no i tutaj teraz mury ustawimy. 180 dystansu. No i teraz mury, 170 murów. Odjąć moje mury, czyli 90 murów, to damy do setki już. 4 i 9, dobra. Teraz same łuki. No i tak, tutaj łuki wstawiamy. A tutaj jeszcze wspomożemy ich wręczem. Teraz tylko pozostało wstawić chorągwie. Tutaj właśnie kończą się czerwone, czyli wstawimy zaraz resztkę niebieskich. No, nie taką resztkę, bo mamy 2000. Chodziło mi, że resztkę jakby pozostałych miejsc w tym polu. Dzięki moim widzom zawsze mam dużo tych chorągwi, zwłaszcza tych.
No i nigdy to się nie kończy, jest naprawdę fajnie tak atakować. No i jeszcze dwa ataki by się przydały, chociaż odesłałem wojsko, bo myślałem, że nie stracę tak dużo. No i nie wiem, czy nie będę musiał znowu przesyłać. Tutaj zwiad się robił, ale się widocznie chyba nie zrobił. O, 700. Fajne. No to tak, ściągacz. Bokami idziemy. A, możliwe, że za mało już tutaj mam właśnie wojska. Tak, bardzo za mało. Więc sobie prześlemy to, co odesłałem. No dobra, ostatni tutaj obcy, chyba ostatni, został już calutki ustawione. No jeszcze tutaj dodam trochę wojska, bo widocznie zabrakło. A tak można wysyłać chorągwie wojenne. Tylko 20 minut idzie. Dobra, widać zmianę. 112 poziom wpadł, wpadła też misja, 5000 doświadczenia, dlatego wpadł poziom. Logiczne. 112, 60 rubinów. No i kolejna sala legend. 300 demonicznych, tak jak chciałem. I jedno zwycięstwo, aha, czyli jeszcze trzeba poczekać. No i kolejne mega straty. Te obcy naprawdę chyba im coś odbija. Ale powiem wam, nawet patrzę dzisiaj w sojusz i zawsze przede mną był Gacek bodajże, gdzie on miał 300 tysięcy na przykład tamtych punktów chwały zdobytych. No a teraz patrzę, a on ma zaledwie 70 tysięcy. Może po prostu dlatego, że coś u obcych się zmieniło i one teraz po prostu zmieniają ustawienie jak najczęściej. No bo to jest naprawdę porażka, co oni w ogóle wyczyniają. No, jak mam tak atakować teraz obcych, to w ogóle się nie opłaca. Ja muszę zapytać się, czy inni tak samo mają, czy tylko po prostu ja mam takiego pecha. Jeszcze poczekamy pewnie 10 minut, no 15 minut do tych ataków. No porażka, no wejdę jeszcze tutaj zobaczyć. Chwała. No jestem drugi, mam 69 tysięcy, no i tutaj Gacek zawsze miał tej chwały po 300 tysięcy spokojnie, a dzisiaj 70 i nie więcej. Szkoda, że ja usuwam raporty, bo mi nie chce się nigdy przeglądać raportów z sojuszu. Bym zobaczył, czy inni też mają takie straty, czy właśnie to się coś zmieniło z tym wydarzeniem, czy to pech. No dobra, mamy już ostatnie dwa raporty, również jest skończony festiwal. 110 strat, jest w porządku i zobaczcie, obrońców dużo, czyli tutaj nam obcy nie zmienił żadnego ustawienia. A kolejne? 122 straty, również jest w porządku. No ale widzieliście co z tamtymi, chyba dzisiaj 4 ataki były, gdzie straciłem pewnie ponad 2000 wojska ogółem. No ale zrobi się to, ważne, że nie umarli z głodu. Czy wyszedłem na prowadzenie? Tak, jestem na prowadzeniu w sojuszu dnia dzisiejszego. A co do nagród u Herolda, o, zdobyliśmy nawet losy. Fajnie by było pójść jeszcze po szczęśliwy grosik, ale nie chcę, skoro tyle dzisiaj strat było, to wolę poczekać te 24 godziny na nomadów czy samurajów i dopiero wtedy zająć się nimi niż tutaj jeszcze stracić całe wojsko na jutro, bo ja wiecie jakiego mam pecha. Tak się dzieje, że pod koniec nagle wojska nie mam, bo coś się stanie. Tak więc dzięki wam za obejrzenie, za to, że byliście. No i kolejne 180 nagród do zdobycia. Teraz z dużymi odstępami w punktach, ale da się zrobić, powiem wam. Jedynie trzeba sporo czasu, sporo... Ojej, no dobra. Może nie będę tak mówił, bo jednak tych punktów trzeba trochę zdobyć. Na pewno da się zrobić, ale trzeba być aktywnym. Jutro zaczynają się samurajowie. Nie wiem co z filmem, może jutro nie nagram żadnego live'a ani nic, bo mam egzamin w piątek, no i muszę trochę się przełożyć do tego, ale event mnie nie ominie, bo od rana będę go robił.
całe wojsko, więc pójdzie pewnie. No a ja tych punktów jeszcze nałapię sporo. Więc dzięki jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnych filmach. Ta edycja tak jakby zakończona jest, podstawka zakończona. Czekajcie na kolejne filmy. No, jeszcze bym zapomniał. Włożyłem właśnie miecz skompletowanego. Kasztelana wam pokażę właśnie z tego festiwalu. Jest tutaj ulepszona maska, zbroja i artefakt. Miecz nie jest, ale bonusy są i tak już fajne. Jest 90 dystansu, 83 murów, 80 walki wręcz, 60 brama, 50 powiadomienie, 20 mniejsze straty, fosa jest i jest więcej obrońców na murach. No i tak, to ma wręcz i ochrona murów główne bonusy. No i wykrycie, no najgłówniejszy bardziej. Najgłówniejszy. No to spokojnie tu się go podbije do 90-90, jeszcze ten miecz się ulepszy. Czyli łatwo go ulepszyć do takich bonusów. Nie wiem, czy znacznie się różni od tego. No możliwe, że tak, ten ma bardzo duże ochrony. Ten ma 60 fosy, tamten ma 30. Czyli może ten będzie, ten Halloween jest niezastąpiony tym leśnym. Tak więc, jeszcze raz, cześć.